Cześć! Przed Wami krótki filmik podsumowujący ostatnie ruchy kadrowe w Gdynia. Na początku tygodnia do Arki dołączyło dwóch nowych zawodników. Pierwszym z nich jest 27-letni Hiszpań Luis Valcarce. To zawodnik mogący występować na lewej stronie obrony lub pomocy. Valcarce ostatnio był zawodnikiem SD Ponferradina, klubu ze swojego rodzinnego miasta występującego w La Liga 2, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Wcześniej przez kilka sezonów reprezentował barwy Numanci, czyli innego klubu tego samego szczebla. W poprzednim sezonie Hiszpan rozegrał 25 ligowych meczów, a do tego dołożył dwa występy w rozgrywkach Pucharu Hiszpanii. Latem ubiegłego roku rozstał się z Ponferradiną i od sierpnia pozostawał wolnym zawodnikiem. Valcarce jest już siódmym hiszpańskim zawodnikiem w historii Arki po Antonio Calderonie, Alvaro Reju, Rubenie Hurado, Santim Samanesie, Nando Garci i Samu Araujo. Tym samym Hiszpania zrównała się z Brazylią jako kraj, z którego najchętniej zatrudniano obcokrajowców w warce. Forma Se jest sporą niewiadomą ze względu na wspomnianą wcześniej przerwę w grze. Trudno też dziwić się sceptycyzmowi kibiców arki w kontekście tego ruchu, mając wciąż w pamięci poprzedni sezon i bardzo nieudaną przygodę hiszpańskiego tria Samanes Nando Samu którzy w żółto-niebieskich barwach rozegrali łącznie 11 meczów, a na boisku spędzili zaledwie niespełna 600 minut. Biorąc pod uwagę fakt, że Arka nie posiada działu skautingu, tego typu transfer będzie zawsze obarczony dużym ryzykiem niepowodzenia. Trzeba więc poczekać na mecz o stawkę i przekonać się, jak Valcarce zaprezentuje się na boisku. Drugim transferem do klubu jest 25-letni Harry Memic. Urodzony w Holandii lewonożny środkowy obrońca miał do Gdyni znacznie bliżej niż Luis Walcarse, bo do Arki przeniósł się z bytowi bytów. W poprzednim sezonie Memic rozegrał dla drugoligowca 10 ligowych spotkań, wliczając w to mecz barażowy awans do pierwszej ligi. Z kolei w obecnych rozgrywkach Holender rozegrał 15 meczów. Memic jest czwartym w historii arki zawodnikiem z Holandii po Marciano Brumie, Marko Nowiciu i Fabianie Serra Rensie. W przypadku Memicia zasięgnęliśmy opinię o zawodniku od osób, które miały okazję regularnie oglądać 25-latka w barwach bytowi. Choć padło w stosunku do niego określenie solidny, to także podkreślano, że w Bytowie nikt specjalnie nie będzie za stoperem tęsknił. Podkreśla się m.in. jego tendencje do nieodpowiedzialnych zachowań, takich jak w 94 minucie barażu o pierwszą ligę, kiedy to na początku dogrywki w meczu przeciwko Resowi Memić wyciął rywala w polu karnym, zarabiając czerwoną kartkę i dając rywalom rzut karny. Bytowia odpadła wtedy z rywalizacji o awans po serii jedenastek. W obecnym sezonie Memić także ma na swoim koncie czerwoną kartkę, którą obejrzał w przegranym 0-1 meczu piątej kolejki drugiej ligi ze Skrącza Stochowa. Obrońcy zdarzało się również porywać na próby niekonwencjonalnych zagrań pod własnym polem karnym. Są transfery do klubu, są także odejścia. Mateusz Muński podpisał obowiązujący od 1 lipca 2021 roku kontrakt z Wisłą Kraków. 20 pomocnik, który debiutował o Warce w sierpniu 2018 roku, Rozegrał do tej pory w żółto-niebieskich barwach 57 meczów, w których zdobył 5 bramek. Nie jest tajemnicą, że Wisła najchętniej ściągnęła Bymuńskiego do siebie już teraz, ale w tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy obu klubom uda się dojść do porozumienia w tej kwestii. Arkę może też opuścić Jakub Wawszczyk. Jeszcze w ostatnim odcinku Atagowanych mówiliśmy o tym, że w obliczu odejścia Adama Marciniaka, 23-letniemu lewemu defensorowi, bliżej jest do pozostania w klubie. Jednak sytuacja jest jak widać dynamiczna, po przyjściu Luisa Valcarce, jak informuje Niko, Wawrzyk otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Jak również wynika z informacji Niko, do drugiej drużyny Arki mają oficjalnie trafić Kamil Skręta, Kacper Tomczak i Patryk Soboczyński. Skręta i Tomczak nie zdążyli jeszcze zadebiutować w pierwszej drużynie, natomiast Soboczyński zanotował debiut w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu w spotkaniu przeciwko Wiśle w Krakowie, a w obecnych rozgrywkach pojawił się na boisku trzykrotnie. Za arką już dwa zimowe sparingi, podopieczni Dariusza Marca pokonali 4 do 0 gryf Wejherowo i zremisowali 2 do 2 z pogonią Szczecin. Za tydzień zmierzą się w kolejnym test meczu z Olimpią Elbląg, a my będziemy czekać na kolejne wieści z obozu żółto-niebieskich. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Otagowanie na YouTube, zachęcamy do tego, żebyście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Dziękujemy za oglądanie, słuchanie, do usłyszenia i zobaczenia.